Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolega Henryk Szonszor, podobnie jak w latach poprzednich, w tym roku ma również na sprzedaż kilka gołębi. Oryginały to są przywiezione od Erharda Panke. Jak wiadomo, Erhard Panke ma takie gołębie, które tutaj my sprzedajemy. To są najczęściej wywodzące się z gołębi Erika van Stenbergena. Tutaj zobaczmy, gołębie są tutaj. O właśnie. My dopiero tutaj to wpuściliśmy, one tak są nieprzyzwyczajone jeszcze tutaj, ale zobaczmy, jest około ich 20. Więc o tych gołębiach może kolega Henryk powie. Proszę bardzo. Więc tutaj są gołębie wybrane. Sam osobiście byłem, wybierałem. Najładniejsze, najlepsze, jakie tylko były na gołębniku. Jeszcze raz tylko dodajmy, według kolegi Henryka. Tak. Jak sam wybierał. Tak. Według mnie uważam, że to są najładniejsze i najlepsze gołębie. Między innymi jest tu syn. Syn bezpośredni, syn Tornado. 939, numer niebieski, bardzo ładny ptak. Uważam, że to jest rewelacja, że się udało jeszcze wychować Pankiemu takiego gołębia. Jest tutaj również po synie Tornado bardzo dużo gołębi, po bracie Tornado. Po tym gołębi też 622. I po 622, tak, jest bardzo dużo gołębi. Także one są już takie dość... Widzimy, są w bardzo dobrej kondycji też. Kondycji, one są mocne, one są już wyrośnięte praktycznie. Do oblatania się nie nadają, bo one by niestety pouciekały. One są już takie mocne. My trochę pecha mieliśmy z nimi, bo kiedy robiliśmy zdjęcie właśnie tam w tym pomieszczeniu, nie widzieliśmy, że gołębie te naloty dawane przylatują i właśnie te także... Dla nas było troszeczkę pechowe, bo dzięki temu, no może przez to praktycznie kolegom nie zarejestrowaliśmy lotu, ale o tym locie kolega Henryk tutaj opowiedział. Natomiast tutaj widzimy, są te gołębie pochodzące z hodowli Erharda Panke. Także te gołębie... silne gołębie, mocne, bardzo takie... I co warte właśnie jest tego podkreślenia, że tutaj kolega Henryk osobiście... Ja z nimi gołębie... osobiście lotuję i powiem tak, że żaden nie zginął. Dałem 69 na każdy lot. Tam nawet były właśnie 5 gołębi jest oryginałów. No, pozostałe to są już niestety pomieszane z Zilbertem, Dieterem, Zilbertem i z Stenbergenem, Stenbergenem i Putmanem. Tam też bindacza gołębie kolega ma. Też bindacza również. A tu są te gołębie młode, które będziemy mieli na sprzedaż. Te młode, które są przygotowane, jeżeli by taki stan pozostał, 69, to jest nierealne, żeby ja to wszystko utrzymać. Także na pewno ponad 20 kilka gołębi z tamtych przylotowanych również sprzedam. Tak, ale to będziemy robić w późniejszym terminie. Po lotach. Natomiast teraz, bo ten jeszcze jeden lot tam został, tu w oddziale trzew. Tak. Natomiast tutaj popatrzmy, to ostatni raz tutaj pokazujemy kolegom właśnie za chwilkę wyłączę kamerę. A to są te gołębie Erharda Panke. I przypomnijmy, to są w większości gołębie wywodzące się z gołębi Erika van Stenbergena. Także na razie dziękujemy, a kolegów wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału. Znaczy, przepraszam, one nie będą wystawione na aukcjach, tylko będą po prostu, tutaj się kolegi Henryka zadzwoni i się dogada o cenę i te gołębie zostaną wysłane. Także na razie dziękujemy i do zobaczenia. Tak, dziękuję.